30 listopada około godziny 15.30 w Bielawie na ulicy Wolności zderzył się bus z autobusem. Przybyli na miejsce funkcjonariusze policji, ustalili, że kierujący samochodem marki Volkswagen 72-letni mężczyzna w sposób nieprawidłowy wykonał manewr wyprzedzania i doprowadził do zderzenia bocznego z autobusem marki SOR prowadzonym przez 54-latka. Nikt nie doznał poważnych obrażeń, a na sprawcę nałożono mandat karny.